3 października wspominamy świętego Gerarda z Broni, zakonnika. Gerard urodził się około roku 895 we Flandrii w bogatej rodzinie rycerskiej. Już jako dziecko odznaczał się niespotykaną pobożnością. Zgodnie z tradycją wysłano go na jeden ze znaczących dworów, by tam uczył się sztuki i obyczajów rycerskich. Gerard równocześnie też dbał o swój rozwój duchowy. Już na dworze postanowił oddać się na wyłączną służbę Panu Bogu. Wkrótce hrabia Flandrii wysłał go z poufną misją do Paryża. Wtedy to Gerard poznał zakonników żyjących według reguły świętego Benedykta w opactwie Dionizego. Po zakończonej misji powrócił do Flandrii i poprosił o możliwość przyłączenia się do poznanej wspólnoty mnichów. Hrabia nie czynił mu żadnych trudności i jeszcze hojnie uposażył przyszłego zakonnika. Gerard dał się poznać jako bardzo gorliwy nowicjusz, a potem zakonnik. Po przyjęciu święceń kapłańskich jeszcze gorliwiej praktykował regułę zakonną. Po kilku latach powrócił w rodzinne strony. Wraz z kilkoma innymi zakonnikami osiadł przy małym kościółku w Bronie, który kiedyś wzniósł we własnej posiadłości. Szybko zasłynął tam jako świętobliwy mnich. Wokół niego zgromadziła się cała wspólnota. Wtedy Gerard założył tam klasztor, w którym były bardzo gorliwie przestrzegane reguły zakonne, co w tamtych czasach było rzadkością. Ponadto na pewien czas sam podjął życie pustelnicze, lecz dość szybko musiał wrócić, gdyż ciągle był zapraszany przez okolicznych biskupów i opatów do reformowania istniejących już zakonów i wprowadzania wierności wobec reguł zakonnych. Poświęcił na to 20 lat życia. W tym czasie odnowił kilkanaście klasztorów benedyktyńskich na terenie Flandrii, Francji i Lotaryngii. Jego uczniowie kontynuowali to dzieło. Po dokonaniu tych reform Gerard już jako starzec powrócił do swojej pustelni koło klasztoru w Bronie. Tam też zmarł 3 października 959 roku. Módlmy się. Panie, pozwól nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki nieustannie myśleć o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, jaki nam dałeś w osobie świętego Gerarda Opata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.